Put your head on my shoulder. Hejka wszystkim, to Arabella Silentwater i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłam, że zrobimy sobie coś nowego na kanale, ponieważ nigdy nie nagrywałam takich odcinków pogadankowych, kiedy dodają na stronie SSO w aktualnościach takie coś jak kolejne wieści z Jorviku, czyli po prostu zapowiedź nadchodzących aktualizacji. I stwierdziłam, że chyba nadszedł ten moment, aby zacząć to nagrywać. Zobaczymy sobie, co czeka nas w niedalekiej przyszłości, w środę. No i właściwie co Star Stable dla nas zaplanowało, także zobaczmy sobie. Konie Pasofino oraz wyposażenie do ujeżdżenia. I to nas czeka 4 maja, czyli właściwie teraz już w tą środę. I z tego co kojarzę, to te konie Pasofino, one właśnie już zostały dodane przez przypadek, ale zostały usunięte. Ja nie zdążyłam kupić, ale trudno, kupimy sobie za tydzień. Znaczy w sensie, bo dzisiaj jest piątek, no to za tydzień. Później, za tydzień, 11 maja, mają być jakieś nowe mistrzostwa oraz zadowolone konie. Zobaczmy, o co w tym chodzi. W ramach kontynuacji najnowszych zadań związanych z Baronową na Jorviku będzie dostępne nowe mistrzostwa. Czas dodać kolejną wstążkę do twojej kolekcji. Wyścig koni Jorviku powraca razem ze zniżkami na konie. Nadszedł tydzień szczęśliwego konia, więc to my zadbamy o zadowolenie twojego wierzchowca za pomocą darmowej pomocy stajennej. O, no to super. Bardzo myślę, że to jest przydatne i też zastanawiają mnie te mistrzostwa. Ale myślę, że może być super, bo ten tor baronowy wygląda według mnie naprawdę tak fancy, tak świetnie, więc może być super. Później mamy 18 maja i to są wyścigi Sir Modem, nie wiem jak to przeczytać, ale będzie to jakiś czcigodny Sir Tarik Modde, czeka by cię poznać. Aha, to będą właśnie jakieś dwa dodatkowe wyścigi na torze baronowej, nowe eleganckie rekwizyty wybiegowe i cudowny zestaw wyposażenia. O, i będziemy pracować nad reputacją, więc okej. Ja lubię w ogóle robić reputację, ale nie mam na koncie. Już. Dobra, i później mamy 25 maja. Badanie zwierząt dniem i nocą. O, to jest ciekawe. A, profesor Haydn będzie potrzebował naszej pomocy z plagą insektów w głuchych lasach. James i Haydn mogą także potrzebować swojej pomocy przy pisaniu książki o koniach. Wow, książka. Co więcej, dzięki nowej funkcji dnia i nocy możesz zdecydować, kiedy chcesz wykonać to zadanie. O, będzie... Będzie nowa funkcja, będzie chyba można sobie ustawić dzień i noc, a to super, bo to się bardzo przydaje przy nagrywaniu jakichś filmów czy coś. O, i w trybie zdjęć będzie można też ukrywać innych graczy. Wow, i będzie to dostępne okno dla wszystkich graczy do kupowania tych nowych koni, więc naprawdę wow, naprawdę, naprawdę wow. Ja się bardzo nie mogę doczekać, zwłaszcza tej ostatniej aktualizacji, która ma być 25 maja. Ale także zastanawiają mnie te mistrzostwa na torze wyścigowym baronowej. Ale naprawdę muszę wam powiedzieć, że zapowiada się wyśmienicie. Bardzo ciekawie się zapowiada. No i co? To chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o tym, o tych nadchodzących aktualizacjach i na którą z nich najbardziej czekacie. No i co? Do usłyszenia. Pa!